Witajcie, z tej strony Uluru. Ogólnie znajduję się w Bielsko-Białej i już za niedługo będę jechać do Cieszyna, a tam spotkam się z Bellą. Już nie mogę się doczekać. No i w sumie z tego powodu jest ten odcinek. Będzie to taki trochę vlog i trochę takie Q&A. Będziemy z Bellą odpowiadać na pytania, które zadaliście na YouTubie, w społeczności oraz na Instagramie. No dobra, no to ja już nie mam chyba nic, co chciałabym dodać. Zapraszam Was do oglądania. To, co widzicie tutaj na 20 złotówce, to jest to. Ja nie wiedziałam, że to się w ogóle znajduje w Cieszynie. I to się nazywa Rotunda. Witajcie, z tej strony Uluru i ze mną jest... Słodka Bella, witam Was serdecznie. Udało nam się spotkać. Tak, pierwszy raz w Cieszynie. Tak, i teraz będziemy zaraz zaczynać odpowiadać na pytanka, które zadaliście nam na Instagramie, jak i na YouTubie. Jest ich sporo. Tak jest, więc no przepraszamy na wszystkie, nie damy rady odpowiedzieć. Postaramy się na jak największą ilość oczywiście. Tak, wybierzemy najciekawsze. A pierwsza część jest u Słodkiej Belli. Zapraszam Was na jej filmik. Będzie tam w opisie link do jej filmiku. No i ogólnie też zapraszam na jej kanał, bo większość, znaczy no nie większość, wszystkie filmiki ma naprawdę świetne. Dziękuję, dziękuję. No dobra, no to zaczynajmy odpowiadać na pytanka. Dobrze. To pierwsze pytanie. Która jest starsza? Ja jestem starsza. Tak. O 2 lata chyba, co nie? Mhm. 2002. No, ja 2004. Drugie pytanie. Która pierwsza napisała? Tak. Chyba ja, tak mi się wydaje, bo chciałam ci wtedy wysłać paczkę. Mhm. Ale wcześniej jeszcze listę ci pisałam. Mhm. Tak. Dobra. Trzecie pytanie. Ile macie LPS? To ponad 500 sztuk będzie. Tak, na pewno. 500-600. No. Jakoś tak. Dokładnie. Czwarte. Macie jakieś wspólne marzenie? Nie mam pojęcia. nie mam pomysłu, nie wiem. W sumie nasze marzenie no to w sumie mieć wspaniałych widzów, których oczywiście mamy. Tak. Marzenie, które się dalej spełnia i tak. Jest spełnione. Marzyłyśmy i w sumie dobiłyśmy do wspaniałej kolekcji e-shopu. Mm-hmm. To też. Jak najbardziej, więc to chyba można podciągnąć pod odpowiedź na to pytanie. Dobra, kolejne pytanie. Wasz najdziwniejszy sen. Oj, ja nie pamiętam. Ja też nie. Ja mam rzadko sny. No, ja tak samo. Następne pytanie. Czy widziałyście się już wcześniej? To nie. Nie, to jest nasze pierwsze spotkanie dzisiaj właśnie. Przepraszam. Spoko. Nagrywamy na ławeczce i nie mamy tutaj czym podłożyć. Nie jest za wygodnie. O, jest. Dobra, już nie będzie turbulencji. Teraz będzie stabilnie. Tak jest. Dobra. Nie, teraz już 6 nie będę. Dobra, damy radę. Jest. Następne pytanie. Jak się poznałyście? No to zaczęłyśmy pisać. Na Instagramie. Tak. Aż doszło do spotkania. Nareszcie, niku. Ja tak nie mogłam się doczekać. Macie jakieś wspólne zainteresowania? No to tak. Nagrywanie i kolekcjonowanie pet shopów. Tak. Dobra, następne pytanie. Wasz ulubiony kolor? To mój jest fioletowy. A mój błękitny, niebieski. Dobra, następne pytanie. Co najbardziej lubicie jeść? Dobra, to był pierwsze. Ja uwielbiam makaron. Naprawdę, makaron z pesto to jest super. Spaghetti, uwielbiam makarony. A ja uwielbiam sushi. Uwielbiam azjatycką kuchnię. Nie jadłam sushi jeszcze. Żartuję. No nie jadłam. O jest. To ja cię muszę zabrać. Tak, muszę spróbować sushi pierwszy raz. Dobra. Już wiem, gdzie cię zabiorę do Olsztyna. O. Czekajcie na drugi filmik z naszego spotkania, moi drodzy. Tym razem z Olsztyna. Myślę, że właśnie na jednym spotkaniu to się nie skończy. Mhm.
Dobra, następne pytanie. Od ilu lat nagrywacie? No to ja od 2,5 roku. A ja od 8 lat. Następne. Macie jakieś zwierzęta? No to ja mam 2 koty. Ja mam jednego kota. Pannę Zuzannę możecie kojarzyć. Tak. Wspaniała koteczka. I następne pytanie. Kim dla siebie jesteście? No to przyjaciółkami. Mhm, dokładnie. I już ostatnie pytanie. Wasz ulubiony wzorek w oczach LPS? No to mi się najbardziej podobają kropelki. A mi z kolei chyba zwykłe kropeczki, standardowe, takie jak teraz w sumie są. Serduszka są też w sumie ładne. Ogólnie wszystkie wzorki są ładne. Każdy ma coś w sobie i pasuje do pet shopa, także. Tak. Nawet jak zobaczycie te warianty, na przykład Jamnik 518 i Jamnik 1112, podejrzę. Różnią się tylko wzorkiem w oczach, a naprawdę wyglądają zupełnie inaczej. No dobra, to w sumie to tyle z pytanek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, ale jeszcze nie wyłączajcie go, bo jeszcze vlog trwa. Dokładnie, zostańcie do końca. Tak, no. To tylko na razie koniec części z pytaniami. Tak, więc zapraszamy do obejrzenia dalszego filmiku. Zapraszamy, rozsiądźcie się wygodnie, tak więc lecimy. Tak jest. Witam Was serdecznie, dzieciaki, na kanale Uluru. Zobaczcie, mamy tutaj samego króla Emila. Emil we własnej osobie. Pozdrawiam wszystkich. Przepraszam bardzo, ale o mnie nie zapominajcie. O, dzień dobry, panie ludzku. Witam. Jak się macie? No bardzo dobrze, a ty? No, również. Cieszę się bardzo, że tu mogę być. Nareszcie jakieś wyjście z domu od Toda. No dobra, no to my idziemy się jeszcze przejść. Idziemy podróżować. Tak. Więc zostańcie z nami. I zapraszamy Was na nasze Instagramy, gdzie pewnie będą zdjęcia z tego vloga. Tak, tak, będzie pełno zdjęć, zwłaszcza moich. Idziemy. No, ogólnie to chodzimy sobie teraz po rynku. Tak, jesteśmy na rynku. Pozdrawiamy. Tak. Ogólnie każdemu polecam tutaj przyjechać i zobaczyć rynek, bo jest bardzo ładny. No. Też pozdrawiam. Polecam. Też polecam. No i teraz idziemy na lody, tak do cukierni. Jest. Aktualnie jesteśmy w cukierni i czekamy w kolejce. Tak. Będziemy jeść lody. Rafaello. A ja krówkę. Już mamy lody. Tak. I są bardzo dobre. Ja mam kokos. Ja mam krówkę. Tak więc polecamy. Tak. No dobra, no to w sumie to wszystko w tym filmiku. Mamy nadzieję, że się Wam podobał filmik. Tak, dziękujemy bardzo za obejrzenie. Zostawcie lajka oraz suba. Tak, i proszę tutaj do tej pani pójść na kanał i obejrzeć pierwszą część. Tak, bo tutaj macie drugą. Tak. No dobra, no to... Miłego dnia, pozdrawiamy Was. Tak. I do następnych filmików. Tak jest. Na naszych kanałach. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.